Dzień dobry moi drodzy. Dziś mam dla Was gorącą nowość na sezon 2024 w postaci Royala Enfielda Himalayana 450, który wyłamuje się z royalowej rumplowatości, będąc maszyną ze wszechmiar nowoczesną i godną tytułu małego Adventura. Więcej na jego temat dowiecie się z pełnej recenzji, która pojawi się na kanale jakoś pod koniec kwietnia, a dziś podzielę się z Wami swoimi pierwszymi gorącymi wrażeniami na temat tego motocykla. No to tak, motocykl dostałem na weekend i zdążyłem nakręcić nim już coś koło 100 km, mniej więcej w połowie po drogach nieutwardzonych, powiedzmy, że takiej kategorii i przyznam, że wiem już na temat tego motocykla wszystko co warto, wydaje mi się, że wiedzieć. Ale po kolei po raz pierwszy usłyszałem o Royal Enfieldzie Himalayanie przy okazji oglądania poczynań dzielnej Holenderki, znanej w internetach pod pseudonimem Ichibuts, która miała okazję przyjechać na Himalajanie 411, połowę świata bez większych mechanicznych nieprzyjemności, a ostatnio otrzymała również od Royal Enfielda przedpremierową wersję Himalajana 450, którym śmigała sobie po Kaszmirze. Po czym opublikowała recenzję motocykla, która ma już bodaj ponad milion wyświetleń na YouTubie. Polecam. Niemniej Himek 411 to dotychczasowy Himalajan wyposażony w silnik jednocylindrowy chłodzony powietrzem, osiągający moc 24 koni mechanicznych, którym przyznam, że nie miałem okazji jeździć do tej pory. Pozwólcie więc, że nie będę się wypowiadał na temat motocykla, o którym wyłącznie czytałem, a z którym niestety nie obcowałem osobiście. Mój pierwszy kontakt z Himalajanami Dotyczy ich nowej wersji w postaci Himalajana 450, którego dostałem na testy dzięki uprzejmości chłopaków z salonu Royal Enfielda w Warszawie, w szalajach jerozolimskich 200, za co w tym miejscu oczywiście bardzo dziękuję. I to temu motocyklowi poświęcę od teraz całkowicie swoją uwagę i czas w materiale, starając się nie odnosić do poprzednika, o którym powiem więcej w pełnej recenzji, żebyście mieli zapewniony odpowiedni kontekst dla postępu, który stoi za nowym HIMKiem bo trochę tutaj zostało rzeczy zmienionych. No dobra, to zacznijmy od wyglądu, który standardowo albo komuś podejdzie, albo nie. Osobiście uwielbiam wszystko, co klasyczne, a co uterenowione, więc Himalayan 450 kupił mnie całkowicie. Nie wiem, może zwariowałem, ale powiem Wam szczerze, że gdy widzę coś, co wygląda jak Romet ADV albo właśnie Himalayan z poprzedniej lub obecnej generacji, to mam ochotę zarzucić plecak na plecy, który zresztą tam leży, i ruszyć na wieś, albo przynajmniej na tego rodzaju legalne ścieżki. Dla mnie więc motocykl wygląda wręcz fantastycznie. Owszem, z obiektywnego punktu widzenia, pewnie można kwestionować sensowność połączenia dość wyraźnego błotnika na przednim kole i długiego dziobu pod lampą, ale dla mnie się podoba. Podoba mi się również krótka, pucha wydechu, która przyznam, że w mojej ocenie wygląda rasowo. Ale obiektywnie wolałbym, aby była poprowadzona wysoko, aby można było brodzić motocyklem w wodzie, tak powiedzmy, że do podstawy kanapy. Przyznam, średnio podoba mi się połączenie kierunkowskazów z światłami pozycyjnymi i światłami stopu z tyłu, co widzieliśmy już w najnowszych modelach BMW. Wolałbym z tyłu klimatycznie wyglądające pojedyncze światło pozycyjne i stopu, a kierunkowskazy oddzielnie. Ale nie ma tragedii. Podoba mi się natomiast przód motocykla, gdzie mamy okrągłą lampę e, zwieńczoną filigranową szybką, za którą znajduje się naprawdę wyglądający dobrze wyświetlacz TFT, który z jednej strony wygląda stosunkowo klasycznie, ale z drugiej strony jest ze wszechmiar nowoczesny. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Niestety, jeżeli zdecydujecie się na Chimka 450, to od razu obklejcie wyświetlacz folią ochronną, bo pomimo bardzo małego nalotu motocykla już miał porysowany wyświetlacz, co szczególnie widać, gdy pada na niego światło. Trochę szkoda, przyznam szczerze, bo prezentuje masę użytecznych informacji w naprawdę czytelny i ładny sposób. Znajdziemy w nim bowiem wszystko co najpotrzebniejsze, włączając w to temperaturę otoczenia, spalanie czy też kilka przebiegów i e, też jest możliwość jego kastomizacji. Co też tryby dzienny i nocny, jak również możliwość wyświetlania wskazań nawigacji za pośrednictwem dedykowanej aplikacji, co pokażę Wam w pełnej recenzji łącznie z tym, jak połączyć swój telefon z motocyklem. A teraz pozwólcie, że odstawię moto. Mam nadzieję, że nie przewróci się na tym piasku, ale chyba będzie OK. W każdym razie wyświetlacz jest spoko, ale wydaje się on no, troszkę delikatny. Zwróciło też moją uwagę, że kilkukrotnie zapomniałem o wyłączeniu kręgowskazów pomimo wyrobionego nawyku wciskania dźwigienki zawsze po ich użyciu. Jest to związane z tym, że ikonki włączonych kierunków są małe i wyświetlane na dole wyświetlacza, co jest dość słabo widoczne. Rekomenduję, aby przenieść je do górnej części wyświetlacza, o ile to możliwe w przyszłości, ale ta uwaga, oczywiście, jest skierowana do kogoś, kto najprawdopodobniej jej nie usłyszy czyli do włodaży w Royal Enfieldzie. Nie wiem, może kiedyś. Co do wyglądu i wyposażenia jeszcze, to mm, fajnym jest też to, że mamy na pokładzie górne gmole, osłaniające skądinąd spory bak paliwa, mieszczący 17 litrów wachy. Gmole są o tyle fajne, że posiadają uszka, które tutaj widzicie, które możemy wykorzystać do zamocowania toreb, a no i też oczywiście ochronią moto, to znaczy gmole w razie paciaka. Ogólnie motocykl ma wygląd i linię, które naprawdę mogą się podobać. Ach, bym zapomniał. Moto przyda jeszcze gniazdo USB-C, które jest tak dość sprytnie skryte tutaj. Fajna lokalizacja. Jakoś tak nie szpeci też kokpitu za bardzo. Moto też posiada dwa tryby jazdy: performance i eco, między którymi przełączamy się przyciskiem mode przy prawym gripie i w ten sposób też wyłączamy również ABS na tylnym kole. Natomiast ustawieniami komputera pokładowego sterujemy joystickiem przy lewym gripie, który mam nadzieję, że będzie dobrze widoczny na GoPro, bo GoPro niestety nie oddaje wszystkiego bardzo dobrze, traci fokus. E, joystick jest dwuosiowy i jest też klikalny. E, całkiem przyjemnie się nim steruje, przyznam. No dobra, a jak się na tym cudzie siedzi? Cóż. Moto waży 196 kg i ma regulowaną wysokość siedziska yy, zapewniającą wysokość od 805 do 825 mm, yy, ale przyznam, że wydaje się motocykl tak o 20 kg cięższy od Hondy NX500, na co zwróciła uwagę moja partnerka, mierząca 163 cm wzrostu. Osobiście, mając te około 190 cm wzrostu, również zauważyłem niższą poręczność motocykla względem Hondy którą przerzucałem no, z boku na bok jak rower. Tutaj akurat troszkę jest z tym gorzej. Myślę, że może to być związane z wyżej ulokowanym środkiem ciężkości w Himalajanie, który ma imponujący swoją drogą prześwit na poziomie 230 mm przy 170 mm w Hondzie. Niemniej na Himalajanie będzie bardzo wygodnie zarówno dla osób o wzroście mojej partnerki, czyli 163 cm, jak i osobom takim jak ja, czyli tam pirazy około 190 cm. Pozycja ze sterami jest wyprostowana, kąt ugięcia kolan jest komfortowy, stoi się na motocyklu wygodnie. Ogólnie rzecz biorąc, mógłbym bez problemu spędzić na motocyklu cały dzień bez większego problemu. Kanapa, co prawda, jest stosunkowo twarda. Ale jeżeli trochę pojeździmy, to nie będziemy płakać po przyzwyczajeniu się 4 litr do podróży. Fajne jest również to, że siedzisko jest wykonane z, wydaje się, naprawdę twardego, takiego gumowanego materiału, który na pewno jest odporny na zabrudzenie i ścieranie. I możemy też go bez problemu przetrzeć mokrą szmatką, czy też zlać wodą, jeżeli się troszkę zabrudzi i będzie po problemie. Zabrudziłem ze dwa razy kanapę butem w błocie i wystarczyło właśnie zranie siedziska wodą, po którym to zabiegu nie został żaden ślad. Poczekajcie, chłopaki i dziewczyny. Przerwa, bo kto siedzie. Tak więc jeździ się wygodnie. Trochę jednak szkoda, że klamki sprzęgła i hamulca przedniego nie mają regulacji. Ale trzeba przyznać, że podobnie jak to miało miejsce w klasiku 350, nie miałem problemu z ich obsługą. Przypuszczam jednak, że prędzej czy później. Jesus Christ, ale chłopak katuje. No, wracając. Przypuszczam jednak, że prędzej czy później. Dokupiłbym jakieś akcesoryjne klamki z regulacją, żeby sobie troszkę ułatwić życie. Ale naprawdę, chodzą tak leciutko, że jako tako ze, swoim, ze swoją wielkością dłoni nie widzę takiej na razie potrzeby, nie widziałbym na razie takiej potrzeby eee, i brak regulacji nie jest dla mnie jakiś jakoś specjalnie problematyczny. A byłbym zapomniał, mamy na pokładzie również stopkę centralną, na którą motocykl stawia się bardzo łatwo, dzięki czemu bez problemu nasmarujemy łańcuch, czy też w miarę potrzeby odkręcimy koło w celu wymienienia dentki bo moto stoi na felgach dentkowych jak widzicie. Fajne jest jednak to, że możemy wybrać również wersję na felgach bezdętkowych, za co royalowi chwała. Mądry naprawdę ruch. No dobra, a jak nowy Himek jeździ? Cóż, zacznijmy od tego, że mamy tutaj jedną cylindrową jednostkę o mocy 40 koni mechanicznych, która jest chłodzona cieczą. Silnik jest w mojej ocenie odpowiednio dynamiczny niż żywawy. Przy niskich obrotach ma sporo bardzo przyjemnego momentu użytecznego w terenie. Natomiast tak od 5000 obrotów w górę dostaje dodatkowego kopa, użytecznego przy przelotach na asfalcie. Warto jednak w tym miejscu wspomnieć, że między 5 a 6 tysięcy obrotów silnik dość wyraźnie wibruje, co szczególnie czuć na podnóżkach. Jest to, moi drodzy, na tyle wyraźne wibrowanie, że jeździłem albo poniżej tego zakresu, albo w okolicach 6000, bo no, ciut drętwiały mi palce u stóp. A jestem dość, wydaje mi się, no całkiem przyzwyczajony do, do jest na motocyklu. W każdym razie z silnika jestem bardzo zadowolony i bawiłem się dzięki niemu z motocyklem naprawdę przednio. Co ważne, maszyna również brzmi e, zacnie. A zresztą, czego posłuchajcie sami, sobie odpalimy i posłuchamy. Jest naprawdę spoko. Kiedyś swego czasu miałem okazję testować KTMA 390 Adventure, w którym zachwalałem jednostkę napędową i twierdziłem, że generuje niesamowite ilości fanu. Mam wrażenie, że Himek generuje tego fanu o wiele więcej, pomimo niższej odrobinę mocy, tam około chyba 4 konie mechaniczne i trochę o wyższej masie, bo Himek jest chyba 20 około kilogramów cięższy. Ale. Ta większa ilość fanu jest potęgowana głównie dzięki zarąbistemu zawieszeniu. Panie i panowie, które w mojej ocenie jest aktualnie, moim zdaniem, najlepsze w stawce małych adventure'ów, yy, adventure'ów i naprawdę zasługuje na miano zawieszenia do adwenturowania. Yy, jeżeli chcielibyśmy jeździć po takie nawierzchni, czyli piaseczek, no to te gumy no, nie są odpowiednie. One fajnie sobie poradzą na asfalcie i mokrym asfalcie i na jakimś tam szuterku utwardzonym ale jeżeli chcemy jeździć po czymś takim luźnym no to tutaj przydałoby się coś bardziej agresywnego no ale w kontekście zawieszenia mamy tutaj bowiem zawieszenie szoła o skoku 200 mm z przodu i 200 mm z tyłu zresztą żeby nie być gołoszłownym szoła i tutaj bardzo ładna biała sprężynka przy czym regulacją ma tylko tył. Przyznam jednak szczerze, że nie widzę specjalnej potrzeby do tego, żeby grzebać przy przodzie, który jest wystarczająco zwarty na asfalcie i naprawdę wszystko wybierający na drodze nieutwardzonej w ramach zdrowego rozsądku oczywiście. Co ważne, nie udało mi się tego zawiasu dobić, a naprawdę naparzałem tym motorkiem po szuterkach na ile pozwalała mi odwaga i umiejętności. No i też założone szosowe opony. No i moi drodzy... Tak właśnie powinno to być rozwiązane w motocyklach, które chcą nosić miano motocykli przygodowych. Co do których zachęca się nas, abyśmy zjeżdżali nimi właśnie w teren, tak? Powiedzmy, że na coś takiego, no, może trochę mniej piaszczyste e, rewiry, ale wiecie o co chodzi. Skoki sprężystych zawiasów, 200 mm przód i tył, 230 mm prześwitu, masa nie przekraczająca 200 kg, odpowiednia ergonomia siedząc i stojąc i wystawio przed siebie Poważnie, jak na chwilę obecną, to Himalayan 450 jest bezkonkurencyjny w swojej klasie cenowej, jeżeli myślimy o motocyklu. Do wszystkiego, którym chcemy zjechać z asfaltu, poza którym czuję się zarąbiście. Ciekaw jestem w tym miejscu jeszcze cf Moto 450 MT, które postrzegam trochę jako potencjalną małą tenerkę, która powinna sobie teoretycznie jeszcze lepiej radzić w terenie, a gorzej na asfalcie, niż Himalayan 450, ale zobaczymy. Dopóki jej nie przetestuję, to Himek w kwocie do 30 tysięcy nie ma obecnie w mojej ocenie konkurencji. No dobra, słuchajcie, rozciągnęły się odrobinę te pierwsze wrażenia, a przecież jeszcze będzie pełna recenzja motka. Podsumowując więc ten materiał, to Himalayan 450 od Royal Enfielda na pewno zrywa z klasycyzmem i być może nawet traci gdzieś po drodze ku nowoczesności rumplowską duszę, którą miała 411, ale za to staje się naprawdę poważnym motocyklem do wszystkiego, praktycznie wszystko mającym w naprawdę rozsądnych pieniądzach. Jest dobrze wykonany, choć wyświetlacz jest stosunkowo delikatny. Ma całkiem niezłe wyposażenie, choć klamki mogłyby mieć regulację, jak już jesteśmy purystami. Ma bardzo dobrą pozycję za sterami, choć może mógłby być ciutkę lżejszy albo bardziej poręczny. Ma też wystarczająco dynamiczny napęd o przyjemnej charakterystyce, który jednak wibruje trochę przy 5000 obrotów. No i ma super zawias, któremu w sumie nie ma czego zarzucić. Fajne jest też to, że możemy go sobie kupić na felgach dętkowych lub bezdętkowych i że ma konkurencyjną względem swoich głównych oponentów cenę. Jest naprawdę dobrze i powiem Wam szczerze, że z chęcią potrzymałbym go w garażu dłużej, ale tylko po to, żeby jeździć właśnie takimi ścieżkami, na których czuję się zarąbiście. Tylko gdyby to ogumienie było bardziej agresywne. A tak to petarda. Tak czy siak, więcej na jego temat, ale tak wyczerpująco powiemy sobie w pełnej recenzji. A tymczasem zróbcie te wszystkie, wiecie, rzeczy karmiące YouTubeowe algorytmy, czyli lajki, suby i dzwoneczki. Ja natomiast śmigam dalej przed siebie i wracam do pracy. Serwus!